Ta linia ma bardzo duże znaczenie gospodarcze i społeczne także dla województwa podkarpackiego, ale w mojej ocenie także dla rozwoju naszego kraju, prawda? Wyprowadza ruch kolejowy, transportem kolejowym poza granice naszego kraju, daje nam możliwość dostępu do Europy Środkowej. To jest istotne i ważne. Na jakim etapie? Ja myślę, że dzisiejsze spotkanie, dzisiejsza konferencja jest takim obywatelskim sprzeciwem wobec likwidacji tej kolei. Te rzeczy były robione już na wcześniejszych spotkaniach i tutaj wyraźnie jest pokazane, że ci, którzy za to odpowiadają, są tu nieobecni, prawda? Ja myślę, że wszyscy wiemy, że za infrastrukturę kolejową w naszym kraju odpowiada rząd, odpowiadają instytucje państwowe, ale samorząd też tu nie jest graczem bez możliwości wypowiadania się, prawda? Stąd tutaj moja obecność i także pana marszałka Piury jako przedstawicieli zarządu województwa podkarpackiego. Oczywiście dziś chcemy, no, że tak powiem, dotknąć i zobaczyć, prawda? Bo inaczej się rozmawia o rzeczach, o których się mówi, a inaczej o rzeczach, które się widzi. No i ten widok jest no, naprawdę napawający może nie przerażeniem, bo zarząd się nie przeraża niczego, ale obawą, prawda? I widzimy, że tutaj jest no, pewna cisza, śpiew ptaków, to wszystko ładnie, pięknie, ale ruchu gospodarczego i czynności tutaj, że tak powiem, które gospodarkę pobudzają, nie widać. Chcemy, aby ta linia kolejowa po pierwsze została skreślona z wykazu linii, które wykluczają ją po 1 stycznia 2014 roku z ruchu. To jest i tutaj w tym zakresie i zarząd województwa podjął uchwałę, później przekazaliśmy ją na sejmik, także ten taki, że tak powiem, intencja została wyrażona. Jeżeli została wyrażona intencja, że sprzeciwiamy się temu, to też musimy pokazać pewne rozwiązania, które uważamy tutaj za stosowne. A jeżeli jakieś rozwiązania, to zaraz się pytamy o źródło finansowania tych działań. I tym źródłem finansowania po pierwsze może być regionalny program operacyjny, może być program operacyjny Rozwój Polski Wschodniej, gdzie wreszcie udało się wynegocjować w Warszawie, że będą środki w tym programie. No i wreszcie jest też program operacyjny infrastruktura i środowiska, prawda? Ale być może, że on jest zbyt niedostępny dla tej linii. Z tych dwóch programów, które wymieniłem, plus do tego budżet państwa, plus do tego budżet samorządu, no powinny doprowadzić, że tutaj ruch zostanie przywrócony. Najpierw musi zostać przywrócona dobra jakość tych torów, czyli najpierw musi być infrastruktura. Proszę powiedzieć, dlaczego warto o to mieć walczyć? Znaczy walczyć warto po pierwsze ze względów, że tak powiem, historycznych, prawda, bo ta historia tutaj pokazuje, że i sprawy ruchu pasażerskiego, i sprawy ruchu towarowego miały tu miejsce i one miały duże znaczenie dla rozwoju tego obszaru z punktu widzenia turystyki, atrakcji, które tu są. Wyprowadzały towary i ludzi poza granicę kraju. Jest to istotne, taka komunikacja. I wreszcie kiedyś, kiedy była powódź, kiedy były tragiczne wydarzenia w województwie małopolskim związane z zalaniem linii kolejowych wyprowadzających ten ruch na Słowację, na środkową Europę, to tędy odbywał się ten ruch, więc ta linia jest też swojego rodzaju taką alternatywą, zabezpieczeniem, drugim torem i drugim kanałem dla naszego kraju. To jest to znaczenie gospodarcze, o którym mówiłem z pozycji kraju, nie tylko województwa, bo my walczymy o sprawy, które są ważne dla województwa, ale musimy też walczyć jako samorząd o to, co się wiąże z rozwojem gospodarczym kraju, prawda? Gdybyśmy tylko o sobie myśleli, to byłoby to zbyt, że tak powiem, proste i nieperspektywiczne. Dobrze, proszę powiedzieć, na ile realne są szanse, że rzeczywiście, no bo ja rozumiem, to jest droga, którą trzeba naprawdę etapowo przejść, bo najpierw trzeba wypisać tą kolej z rejestru właśnie, tak, likwidacji, następnie źródło finansowania, następnie remonty, modernizacja. Tak. Na ile realne jest to, że rzeczywiście tutaj w perspektywie czasu będzie ponownie ruch? Ja myślę, że te źródła finansowania, które potencjalnie wskazałem, są, one wyznaczają jak gdyby tempo tutaj czasowe zmian, bo chcę powiedzieć, że to, że można będzie czy z Polski Wschodniej, czy z Regionalnego Programu Operacyjnego finansować, który jest na lata 2014-2020, to już pokazuje, że pewne działania i pewne rzeczy mogą się już zacząć w roku 2014-2015. Taka jest rzeczywistość tu ram finansowych. No, oczywiście budżet województwa jest wcześniej dostępny, ale ten budżet województwa musi być wkładem do, może być wkładem do tego projektu, nie może być jak gdyby podstawowym źródłem finansowania, bo tych środków jest zbyt mało. Więc zresztą ta linia, no nie jesteśmy tu właścicielem jako samorząd, ale będziemy
Polskie Linie Kolejowe tutaj bardzo aktywnie wspierać. Cieszę się, że przedstawiciele regionalnej Pelki są dzisiaj na spotkaniu. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.